internautów. Hasłem dzisiejszego dnia są słowa z listu do Galacjan, 3 rozdziału, gdzie czytamy: albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kluczowym słowem tego wiersza jest słowo wiara. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlaczego tak bardzo ważną rzeczą jest wiara? Dlatego, że my wszyscy ludzie jesteśmy ludźmi grzesznymi. Czynimy to, co jest złe w Bożych oczach. Dlatego też jest napisane: zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem Bożej łaski jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Drodzy, Pan Bóg, posyłając Jezusa Chrystusa na świat, daje nam szansę zbawienia. Chce, abyśmy w Niego uwierzyli, by On był dla nas ratunkiem, byśmy na Niego złożyli to, co jest złe, wszystkie nasze grzechy, bo On za nie umarł. I jest napisane: On umarł i zmartwychwstał po to, abyśmy już nie dla siebie samych żyli, ale dla Tego, który za nas umarł. To, że pewien nawrócony ateista napisał takie słowa: wychowywałem się i wzrastałem w ateistycznej rodzinie. Już wcześniej uświadamiano mnie, że wszelkiego rodzaju wiara religijna niczemu nie służy, ale jest opium dla narodu. Mój ojciec był fizykochemikiem i odrzucał wszelką formę religijności i duchowości, a ja jako biochemik także to czyniłem. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem, który doświadczył głęboko Bożej łaski i ciągle na nowo jestem zdziwiony, a także zaskoczony dziełem zbawienia, którego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus i tym, co wyrwało mnie z mojego twardego ateizmu. Zapytano mnie kiedyś o to, co sprawiło, że zostałem chrześcijaninem. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Bóg bardzo wyraźnie i jasno powołał mnie do żywej wiary. Kiedyś zobaczyłem film na temat Jezusa Chrystusa, jeszcze jako młody człowiek. I wtedy po raz pierwszy postanowiłem przeczytać 4 Ewangelie. Rozpocząłem także chodzić do kościoła, ale na początku tylko z pobudek intelektualnych, pewnego rodzaju zainteresowania. To nie miało nic wspólnego z prawdziwą wiarą. Wtedy byłem tylko obserwatorem, który z uwagą patrzył i obserwował, ale był bardzo daleko. Jednak na końcu Bóg pokazał mi łaskę przez Jezusa Chrystusa i bardzo wyraźnie, jasno do mnie przemówił w sposób, który teraz nie potrafię nawet opisać, i sprawił, że otworzyło się moje serce dla Jezusa Chrystusa. Uwierzyłem w Niego i powierzyłem Mu swoje życie. Wierszem biblijnym, przez który Bóg bardzo konkretnie do mnie przemówił, były słowa z listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie napisane: albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Zrozumiałem, że jeśli nie uwierzę, to zginę na wieki. Dlatego otworzyłem swoje serce, a Pan Jezus zmienił moje życie. Drodzy, wiara dla wielu ludzi utożsamiana jest organizacją kościelną. Jestem wierzącym człowiekiem, bo ja należę do kościoła ewangelickiego, katolickiego, prawosławnego czy jakiegoś innego. Albo jestem wierzącym człowiekiem, bo wiem o Jezusie Chrystusie, o tym, że On przyszedł na świat, że On czynił cuda, że On umarł i zmartwychwstał. Ale wiara to coś więcej, drodzy. To nie tylko wiedza, to nie tylko przynależność do tego czy innego kościoła, ale to relacja z żywym Panem, z naszym Zbawicielem. Kiedy ja naprawdę w Niego wierzę, to ja dla Niego żyję. Ja jestem gotowy z respektem przyjmować Jego Słowo i według tego Słowa żyć. Wielu ludzi, którzy przychodzą do nas, do parafii, prosząc nas o pomoc, czasami są to pijani ludzie, którzy proszą o chleb, o jakąś odzież. Kiedy mówię na temat wiary,
z tymi ludźmi mówią, proszę księdza, jestem człowiekiem wierzącym. A przy tej okazji przeklinają. Czy na tym polega wiara? Drodzy, prawdziwa wiara jest życiem zgodnym z Bożym Słowem. Jest respektowaniem Bożych praw w swoim codziennym życiu. Czy my wszyscy w sposób automatyczny jesteśmy synami Bożymi i zapytamy? Nie. Te słowa skierowane są do ludzi, których życie zostało przemienione przez Jezusa Chrystusa. To byli kiedyś poganie, którzy żyli niemoralnym, złym życiem. Oni poznali Jezusa Chrystusa jako tego, który przyszedł z nieba od Boga po to, by ratować człowieka, by go zbawić, by każdy, kto w Niego uwierzy, nie musiał kiedyś zginąć, ale by miał życie wieczne. Ta prawdziwa wiara więc, jak powiedzieliśmy, jest relacją z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem. Człowiek, który oddaje mu swoje życie z głębi serca, wyznając swoje grzechy w pokucie i żalu, zostaje przez Jezusa przemieniony i w nim staje się nowym stworzeniem przez wiarę. To Bóg chce, abyś i ty mógł stać się przez wiarę Bożym dzieckiem. On ma moc przemienić twoje życie, wyrwać cię może z duchowej ciemności, z choroby, z różnych problemów, przenieść do swojej światłości. Ale tak bardzo istotnym czynnikiem, by to się mogło stać, jest wiara. Panie, prosimy Cię, wypełnij nas prawdziwą i szczerą wiarą, abyśmy mogli mieć żywą relację z Tobą. Amen.